Kosmonaut Władysławowo, Bosmonaut Władysławowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. Mamy 63 nagrody i do każdego juniora coś. Jak to odwinąć, żeby było dobrze? Tak, mamy aplikację, która się nazywa XTR Marlin. To jest po prostu jakiś kosmos. No i słuchajcie, dawno nie było mnie na plaży. Trzeba przygotować się. No i stwierdzam, że jedyne co, to chyba nie mam przynęt. Mam też troszeczkę zestawów, natomiast żadne moje zestawy nie są trzyhakowe. Jedziemy dzisiaj na zawody i zobaczymy, jak to jest łowić na dwie wędki, a na każdej wędce po trzy haki. I czy to ma sens, bo ponoć belona już jest. No i chyba lepiej byłoby łowić na belonę, ale znowuż belonę to jak? Jak łowić belonę, żeby mieć kilka haków? Bo można. No i dojechaliśmy na zawody. Zobaczcie, jestem zawodnik. Gdzie dzisiaj łowimy, Przemku? Łowimy na wschodniej plaży Władysławowa. Zaczynamy od parkingu numer 2. Zejście numer 2. Kończymy na chałupach 24. Słyszałem, że nagród jest tylu co zawodników, prawda tak to? Tak jest, wszystko się zgadza. Mamy 63 nagrody i do każdego juniora coś. Czy belona już jest? Podobno jest, ale jeszcze nikt nie złowił z plaży. Ale myślę, że większość zawodników będzie się nastawiać na to, bo ona daje punkty, nie? Daje dużo punktów. Oprócz tego Willa Pomorzanka ufundowała nagrody za belonę 99 cm 4000 zł i za rekord Polski, czyli 89,1 400 zł. Ale jakby ktoś się nie nałowił na tej plaży, to przygotowaliście na wieczór coś jeszcze. Tak, dla tych, którzy nic nie złowią dzisiaj, jest nagroda pocieszenia. Mamy symulator i do złowienia są ryby o nazwie Mahi Mahi. Z jednym z współsponsorów imprezy jest firma Mahi Mahi, to jest producent plecionek. Ten symulator będzie ustawiony na zewnątrz i będzie można na nim sobie połowić. Zmieniły się trochę przepisy, no i teraz możemy łowić każdą rybę na trzy haki. Na każdym oto wędzisku, zobaczcie, mam dwa przygotowane. Mam A6, bardzo fajna wędka od Yuki, no i oczywiście nieśmiertelna moja czerwona wędka od Mikado. Słuchajcie, tania była i daje cały czas radę. Czekam, aż mi się złamie, tylko że ona za bardzo się złamać nie chce. I to jest właśnie nie problem, tak myślę. Choć z mojej strony może problem, bo bym sobie kupił inną. Mam od Leszka Soboty, wprawdzie zeszłoroczne jego zestawy. Zobaczcie, mamy zestaw surfcastingowy na belonę, drugi na belonę i dwa zestawy na flądrę. To są zestawy, które można kupić u Leszka. Polecam, bo on robi no chyba najbardziej takie wypasione te zestawy. Zresztą człowiek z 30-letnim doświadczeniem i myślę, że tutaj no jakby ktoś ewentualnie sam nie lubił grzebać w tego typu rzeczach, to śmiało zdajcie się na Leszka, on zrobi wam taki zestaw, jaki chcecie, bądź też zrobi wam taki zestaw, który po prostu no kosi jednak mimo wszystko na tej plaży. My mamy tutaj zestawy zeszłoroczne. Nie ukrywam, że tego typu zestaw jest moim ulubionym. Zobaczcie, Leszek nam to wszystko tutaj dokładnie opisuje. Jeżeli chodzi o zestawy, zobaczcie na balonę. Mamy zestaw, zobaczcie, z podwójną bojką i zestaw z jednym haczykiem. Uwaga, uwaga, od tego roku, jakby ktoś chciał łowić belonę, bo w zeszłym roku, zobaczcie, te zestawy belonowe mają tylko jeden haczyk, bo tylko i wyłącznie flądry można było łowić na dwa haki, naraz, na jednej wędce. No ale po tej nowelizacji tej ustawy, rozporządzenia, zaraz Julo w komentarzu mnie zjedzie, można łowić każdą rybę na trzy haki. To jest po prostu jakiś kosmos i koszmarek przy okazji, bo zobaczcie, przy zestawach belonowych one są bardzo długie, 150 cm, a ten aż 2,20, 2,20 cm ma ten boczny trok, który podnosi nam ten zestaw belonowy wysoko. No i teraz jak tam umieścić dodatkowy haczyk? Bo tak prawdę mówiąc, możemy umieścić dodatkowe jeszcze dwa haczyki. No jeden ten belonowy sobie gdzieś tam buja się wysoko, a dwa jeszcze gdzieś tam mogą być na dole. Żeby to się nam wszystko nie poplątało. Ponoć się da. Zobaczcie, otwieramy taki oto zestaw na flądrę. To 60 cm. Zaraz sobie to przeczytamy, co tutaj jest. Zestaw flądrowy 160 cm. 0,56 mm. Przypon strzałowy, ten przypon główny. Żyłkę, którą mam nawiniętą, mam 0,30, może być 0,28, tylko że używamy ciężarków 120-150 gram i ta żyłka by nam tego nie wytrzymała, dlatego ten odcinek
który, zobaczcie, tu mam końcówkę, leci nam tam do Szczytówy, leci z powrotem i tutaj jest parę zwojów nawiniętych. Zobaczymy, czy damy radę to odwrócić. Powinno być widać gdzieś. Gdzieś tutaj, zobaczcie, jest ten węzełek. Dlaczego takie coś? Bo tu się glony przeważnie zatrzymują, dlatego takie coś jest niedobrego. Za chwilę to zrzucimy przed wyrzutem oczywiście. No i ten odcinek jest z nieco grubszej żyłki bądź fluorokarbonu. Przeważnie się używa żyłkę z tego względu, że jest po prostu tańsza. A ten odcinek, zobaczcie, nie jest mały, bo jeżeli wędka całość ma 4,5 metra, ta ma 4,20, no wiadomo, dolnik to powiedzmy, że jakieś 50 cm. Czyli liczmy, że mamy 3,5 metra do góry i 3,5 metra w dół. Czyli już mamy 7 metrów tego przyponu. Myślę, że śmiało 10 metrów powinien taki przypon mieć. No i teraz słuchajcie, do tego dowiązujemy ten przypon końcowy. Krąg góra, 33 cm, 0,35 fluorokarbon, fak numer 4 i nawet ma napisane, jaki to fak. Zobaczcie, jaki precyzyjny jest Leszek. Na dole mamy 40-centymetrowy przypon, ten sam fluorokarbon i ten sam hak. Dobra, zobaczcie, tak to wygląda. Spróbujmy to delikatnie otworzyć. Leszek ma to bardzo fajnie zabezpieczone. Na pewno nie, w transporcie się to nam nie spląta. Spląta nam się to teraz, jak to nieuważnie będziemy odwijać. O, tylko właśnie. Jak to odwinąć, żeby było dobrze? Myk. Okej, to chyba nie jest ta strona. Chyba bardziej tu, ale już widzę kolejny myk, który warto pokazać. Zobaczcie tutaj, jak pętelka jest profesjonalnie zakleszczona. Zobaczcie, mamy ją tak zarobione, czyli nie mamy zwykłego wiązania. Myślę, że to jest nawet mocniejsze od takiego zwykłego wiązania. Spróbujmy to tak opuścić. W sumie mamy tylko dwa troki boczne, więc nie powinno nam się to mocno splątać. To wiążemy do naszego zestawu. Ciach, 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 leci. Zobaczcie, mamy tutaj stoperki, właśnie też takie metalowe. No i nasz krętliczek. Po co nam tutaj ten krętlik jest potrzebny? Po to, że ten nasz zestaw jednak mimo wszystko pracuje pod wodą, no i żeby nam się to wszystko nie plątało. Natomiast mamy, zobaczcie, takie oto przelotowe kulki. I to już mówiłem na paru odcinkach, że to robi robotę. Właśnie nie stopować te nasze kulki wypornościowe czy tam wabiące, nie stopować jej na tej żyłce, która tworzy nam ten trok boczny, niech to sobie lata. Po co my to stosujemy? Po to, żeby zwabić rybę do naszego zestawu. Jak ona już będzie na wysokości naszego żarełka, czy tam też jej żarełka, to ona już na pewno weźmie, nie? Dlatego to jest naprawdę mega spoko. Zobaczcie, ciśniemy dalej. Myślę, że tutaj jest pół metra mamy. Jest oddalone jedno od drugiego. I mamy drugi boczny trok, który, jak czytaliśmy wcześniej, on jest nieco dłuższy. 40-centymetrowy. No i zobaczcie, tutaj też zastosowane są jakieś kuleczki nieco inne. I na samym końcu mamy, zobaczcie, oto taki oto klips. Oczywiście też fajnie wykończony, do czego przysmerfimy sobie zaraz ciężarek. Jaki ciężarek? To w zależności od warunków atmosferycznych. Jeżeli mamy uciąg bardzo duży, to w tym momencie musimy użyć te ciężarki nieco mocniejsze. Zawody w weekend majowy odbywają się, czyli takie rodzinne, można powiedzieć. Tak, dopuszczamy obecność na stanowisku rodziny, można grillować, można piknikować, można wypić orężatkę, pełna dowolność. Powiedz trzy słowa, bo to pierwsze tego typu zawody w nowym roku kalendarzowym tutaj naszym, 2024, i tak jak wiecie, nowa ustawa, rozporządzenie nowe weszło, że my nie możemy ryb przechowywać już w wiaderku, czyli każda ryba musi być albo uśmiercona, albo musi wrócić szybko do wody. No a że ryb dzisiaj jest na żywej rybie, to macie jakiś patent na to. Tak, mamy aplikację, która się nazywa XTR Marlin. Mhm. Aplikacja sprawdzona na razie w świecie spinningowym, tak, brzegowym, łódkowym. Pierwszy raz u nas. Jeżeli się sprawdzi, to z tego co wiem, zawody PZW Mistrzostwa Polski, które będą też w Pomorzance, będą organizowane już też na tej aplikacji. Zaczynamy łowić od godziny 14, a łowimy do 20. Jakie ryby myślisz spodziewać się tutaj w maju? Flądra, może belona, która płynie. Może się trafić lesz, może się trafić pstrąg.
Może trafić diabeł, który nie jest liczony w klasyfikacji. Może być łosoś i troć. Wysoce prawdopodobne. Jeszcze nie ma belony, więc troć gdzieś tam blisko brzegu pływa. No dobra, to teraz tak. Co na te haki? Bo zobaczcie, mamy już ciężarek, podwójna piramidka, mój ulubiony. Kotwiczy jak szalony. Co na te dwa haki? Pamiętajcie, można trzy. My teraz próbujemy na dwa, żeby już coś tam było w tej wodzie. Bo, no słuchajcie, 2 godziny już zawody trwają, a ja jeszcze wędek nie mam w wodzie. No więc dzisiaj będziemy łowić flonderka, a flonderka lubi śledzie, więc na pewno będziemy łowić na śledzia. Śledzik może nie pierwszej jakości, ale powinien nam starczyć. I teraz robimy takie dłuższe przynęty z niego. Cenawcy lubią łowić na balonę, z tego względu, że balona nam z haka nie spada. Śledzik może zlecieć, bo tak jak widzicie, on już się tak trochę rozpada. Nie jest najnowszy, dlatego spróbujemy tutaj na każdy haczek wrzucić po dwa. Nie jest to zbyt profesjonalnie, ale myślę, że spoko nam to tutaj wystarczy. Łowimy bez spinki. Teraz już będziemy musieli zarzucić tak trochę siłowo, więc przyda nam się palu. Tak on wygląda w praktyce. No to taki kawałek, czasami kawałek skóry, a czasami taka bardziej bym powiedział rękawiczka, którą o tak zakładamy. Wiąże to się z tym, że przy tym zarzucaniu to tutaj no bywa, że się coś z naszą skórą może stać. Natomiast musicie pamiętać jednej ważnej rzeczy, żeby nasz hamulec był jak najmocniej zaciągnięty. Tutaj no, przez to moje majdanie tym naszym zestawem, zobaczcie co mi się tutaj stało. Powinniśmy to wszystko sobie ładnie rozprostować. Bo musimy być pewni, że tutaj ta żyłka, plecionka, cokolwiek mamy, jest idealnie nawinięta. Dlaczego? Bo mamy siły, ogromne siły tutaj oddziaływują. Chcemy naprawdę rzucić daleko, więc no słuchajcie, to nie jest zabawa, nie? Uważajcie też na innych uczestników. Dzisiaj na tym moim tutaj stanowisku nikt się nie kąpi, ale jakby ktoś się kąpał, to ja bym tutaj już nie łowił. To jest po prostu niebezpiecznie. Tak samo przy samym zarzucaniu naszych zestawów też trzeba uważać, żeby kogoś nie podczepić, bo może się stać naprawdę bardzo duża krzywda. Mamy go tak dobrze za palami, to nam starczy. Staram się używać jedno wędzisko takie sztywniejsze, drugie bardziej miękkie, bo to mnie zmusza do tego, żeby posyłać jedno daleko, a drugie blisko. Jakbym miał dwa wędziska takie dalekosiężne, to pewnie bym rzucał obydwoma jak najdalej, a wszyscy wam to powiedzą, że my często ryby przerzucamy. Rzucamy tak daleko, a ta ryba jest tutaj blisko. Choć, no wiecie, jest teraz jasno, flądra tak za bardzo jasnego nie lubi. W sumie chyba żadna ryba z takich morskich nie lubi takiej wody bardzo płytkiej, gdzie no jeszcze fale dodatkowo są. A następna rzecz jest taka, że ta woda dzisiaj jest bardzo klarowna, przejrzysta. Jak ona byłaby taka trącona, to jeszcze. Natomiast, że ona jest teraz bardzo przejrzysta, no i ta flonda na pewno tutaj nie podpłynie aż tak blisko, więc musimy rzucać naprawdę daleko. Dobra, i teraz zobaczcie, obydwie wędki mam zarzucone w takie miejsce, gdzie tam już nie ma fal. I teraz one ogólnie nie pracują. Ja trochę tutaj tą dotknąłem, dlatego ona tak trochę drga, tamta jest bardziej taka stabilna. Mamy nasze szczytówki delikatnie ugięte, zobaczcie, na tej taniej ta szczytówka też jest ugięta, ale tutaj mamy tą szczytówkę taką bardzo miękką. Przeważnie jak nam weźmie jakaś ryba, to ona właśnie nam się wyprostuje, bo ta flądra, biorąc dosyć agresywnie, ona nam jest w stanie ten ciężarek delikatnie przesunąć i wtedy tu się robi nam luz. No i ta wędka się po prostu prostuje. Generalnie Vercelli to włoska firma. Nowość na polskim rynku. Sam próbowałem wczoraj trochę na placu. Co o dziwo, dosyć przystępne ceny. Dzisiaj się za mocno nie przygotowałem do tych zawodów. Lecę na takim zdobycznym śledziu. Ale ten nasz zdobyczny śledź, zobaczcie, się w rękach rozwala. No, pachnie ładnie, nie? Ale się w rękach rozwala i chyba tutaj nic nie zdziałam. Zobaczę, może pójdę do kolegi, może coś mi pożyczy, żeby złowić tą jedną rybę, którą damy do miary. No w tej aplikacji widać na bieżąco, ile tych ryb już jest i niektórzy mają po 6. Więc pomimo tego, że jest, zobaczcie, jest patelnia, jest bardzo fajne słoneczko, no są ryby. Pusto. A ja dzisiaj korzystam, zobaczcie, jestem u kolegi na stanowisku, nawet dał mi śledzia i tubisa.
Bo to taki profil zawodów, nie? Że taka rodzinna majówka. A tu coś było? No, przerzucić. Można chodzić po stanowiskach, można grillować rodzinnie i nie wiadomo co jeszcze. Ale on drży, to znaczy, że jest tutaj na płciźnie. To nam Józek mówił, bo wtedy jest twarde dno, nie? No, cały czas tak to miejsce. Cały czas masz takie? To nawet dobrze, no i zielsko, nie? No i przynęta, zobacz. Idealnie. No i stosujesz nitkę, widzę. Zawsze. Zawsze? Zawsze. Taki nawyk. Zobacz, też ci się pomajdało. Ja miałem też takie coś przy 40-centymetrowych trokach. Chyba trochę za długie jak na tą betoniarkę, co tutaj jest przy brzegu, co? Skracam, ale to jest ten pierwszy, tego dłuższego robię. To są już krótkie, widzisz. Takie z rurką jeszcze, to jeszcze już przestały plątać. No. A tego pierwszego daję dłuższego, żeby za ciężarkiem tam leżą. No i taki patent z rurką, słuchaj. Dużo to daje? Moim zdaniem sporo. Nie plączę się wtedy, tak? Trochę się plączę jak masz tego, ale zawsze odsadza troszkę, nie? Aha. A tak to wzdłuż leciało i choć pewno większy opór przy wyrzucie daje. 4,50 to musisz więcej siły używać przy wyrzucie, nie? Niż 4,20, bo jednak siła razy ramię, nie? Tak się uparłem, miałem mieć 4,20, kurde i... No ale ty jesteś duży chłop, nie? Ale chyba 4,20 byłoby łatwiej rzucać. Łatwiej jest, tylko że wiesz, trzeba umieć naładować te 4,50, nie? Aby po prostu kiedyś się zabrać za trening rzutowy. No. A nie tylko na plażę i do morza od razu. Słuchaj, masz dwa te same kije, fajnie się łowi na te same dwa kije? Jest to prawda, że one wtedy identycznie pracują, wiesz, i tak dalej? Jak jest na tripodzie, no jak sobie naciągnę, wtedy widzę delikatne różnice. Ja lubię na tych samych, nie? Aha. Tutaj na stojakach to wiesz, przy tej, ale jak jest na tripodzie, to widać jak nawet delikatne branie to... No ale jak są fale, to jedną masz bliżej, drugą dalej, to i tak masz różnicę, nie? Tak. Poczekamy na dubleta. Tak, to ja idę też zarzucić, przerzucić, a co najważniejsze, przynętę nową wyrzucić na haki, bo zobaczcie, takie coś dostaliśmy. Taki tubisik przepiękny. Kurczę, i to jest sportowe zachowanie, zobaczcie. I kolega mógł wyeliminować mnie, a sobie stworzył konkurencję. Coś ze mnie to taka konkurencja, wiecie, w tym surfie, że kocham, nie? Ważna taka rzecz na zawodach, jak jesteście i opuszczacie stanowisko, musicie wyciągnąć wędki z wody, nie? Wędka nie może łowić, jak my sobie, nie wiem, opuszczamy stanowisko. Tak prawdę mówiąc, to chyba na pewno nie wolno w ogóle opuszczać stanowiska. No ale tutaj była sytuacja nadzwyczajna, no zabrakło mi przynęt, moje są w złym stanie co najmniej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że od czasu kiedy łowimy na trzy haki, na dwie wędki, czyli sześć przynęt jest w wodzie, no to schodzi nam tego mięska bardzo dużo i no i trzeba mierzyć siły na zamiary. I jeszcze jeden taki lifehack. Do krojenia tych naszych przynęt lepiej używać, wiecie, tych nożyków tapicerskich. One są zarąbiste z tego względu, że no fajnie kroją, tak skutecznie, nie rozrywają naszych przynęt, ale te wszystkie inne noże, one są po prostu grube i czasami jak ta przynęta może nie jest świeża, no to różnie bywa. Zobaczcie, ta moja nie po prostu się mega rozpada. Zobaczcie, co to jest. Może to by było i smaczne, ale na pewno nie da rady tym skutecznie zarzucić w morskie odmęty. Dobra, przezbroimy, zarzucam. Dobra, tym razem zastosuję jako ciężarek, zobaczcie, taką kulkę. Spróbuję posłać zestaw maksymalnie daleko, jak się tylko da. I liczyć na to, że tam jest mniej zielska. Zobaczymy, czy mi się to uda. Przynęta nieco wysuszona i powinna no, wytrzymać taki dosyć siłowy rzut. Zobaczcie, jak to wygląda. Na dole przy ciężarku na takim bocznym troku 20-centymetrowym pi razy drzwi jest pierwsza przynęta. Tu mamy drugą, a trzecią mamy nieco wyżej. No i to wszystko nie wiem ile ma.
Przyszedł sędzia, to, to ile lat stąd dotąd, tam do góry? Z 1,5 metra, nie? No myślę, że okej. Teraz tylko zarzucić to, żeby było coś. Tu już na kulkę przeszedłem. A, no. Zestaw tak łowny, że... Zestaw łowny, nie? O, no, jak sędzia nie mówi... być inaczej. Sędzia mówi, że zestaw łowny, to znaczy, że już teraz skosimy system normalnie, nie? Dobra, i to jest to, co ja wam mówiłem, nie? Dopiero po jakimś czasie naciągamy zestaw, bo naszym marzeniem było to, żeby to się stuczyło gdzieś tam. No i zobaczymy. Kulka 130 gram to wcale nie jest dużo kula. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie pracować. Natomiast tam były takie kaczki i udało mi się prawie, że w te kaczki rąbnąć. Czyli jestem za palami. Pomiędzy palami, zobaczcie, mamy 100 metrów. Równe 100 metrów jest pomiędzy palami, a tam no nie wiem, ile te pale mają. 60 metrów długości, może trochę więcej. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie. Albo można byłoby to na Google sprawdzić, wiecie, zmierzyć tą odległość. O, i tu jest problem. Tutaj może być ryba. Ja nie mówię, że jest. Ale no, ciężej się przy podciąganiu czuje się opór. Flądra ma to do siebie, że często weźmie i się zakopuje, więc jak podciągamy i ta flądra tam jest, to ona sobie no, podjada tą naszą przynętę, będąc lekko zakopana i no czasami przy podciąganiu, no to po prostu czuć, nie? Że coś tam jest. Zobaczymy, jak to jest. Już mam dużo zielska. No i niestety trzeba tak wypodnić, jak widzieliście. No, a na naszym kroku, tym końcowym, zobaczcie, tym, który jest przy samym naszym ciężarku, mamy dosyć fajną flonderkę, która nam dosyć głęboko połknęła naszą przynętę. Żeby ją teraz wyhaczyć, potrzebujemy patyczek. Najlepiej taki do sushi. Jak nie mamy patyczka do sushi, to taki z plaży też jest ok. Byleby nie miał jakichś zadziorów, słuchajcie. Jak są zadziory, zobaczcie, ja je tutaj tak obciąłem na szybko nożykiem. I teraz wsadzamy to, ten patyczek, naszej flonderce do pyszczka. Zobaczcie. Wsadzamy nie za głęboko. Pytanie, czy my je robimy krzywdę? Nie, lekko wsadzamy. Łapiemy z naszą żyłeczką. O. I kręcimy. Wyciągnęło się, zobaczcie, jest nasz haczyk, a flonderka no jest w dobrym stanie. To teraz ją trzeba zmierzyć i wysłać na aplikację. Zobaczmy, jak to wygląda po kolei. Odpalamy aplikację, wcześniej już się do niej zalogowałem. Zrób zdjęcie ryby. Zezwolić, ok. Teraz tak, dokładamy tutaj ten pyszczek. Okidoki, tutaj kładziemy, o tak, robimy. Ładnie, niech jest, niech jest czysto. Robię zdjęcie teraz tej rybce, tak, z góry, żeby była ładnie. Wstrykamy, pstryk. Okej, okay. Naciskam okej. Okay. Dobra, wysyłane. I teraz tak, zgłoś rybę, zgłaszam rybę. Naciskam i teraz co? W sumie nie wiem co, nic się nie dzieje. Zdjęcie zrobione. Czekam. O, jest. Informacja. Twoje zdjęcie ryby płaskie zostało zaakceptowane, ocenione 45 punktów przez sędziego. Okej, okej. Dobra, ciśniemy, czyli zamykamy telefon, bo to taki połamany telefon. I wypuszczamy tego rybsona. Czyli bierzemy naszą rybkę. Tak jak była przed chwilą, widzieliście, całkiem fajnie odhaczona. Na pewno nie ma haczyka w środku, więc sobie będzie jeszcze długo, długo żyć. Sprawdzamy. Idzie, 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 idzie i... Poszła! Ładnie płynie, zobaczcie. No i okej, jedna rybka jest, tak to wygląda w praktyce. Dobra, dajcie znać w komentarzu, czy taki filmik długi, maksymalnie długi. Może być, dawno takich filmów długich nie robiłem. Ale było sympatycznie, fajna pogoda.
Jakaś ryba była jedna, zabłąkana, ja nie wiem, około błąkana pewnie. No i przetestowaliśmy tą aplikację. Jakiś etap się kończy, nie? Wszyscy ściągają, zobaczcie, wędki. No jestem ciekaw, jak teraz, bo to jest 19, no coś myślę 20, myślę z 2. Ta 21, zobaczcie, jeden akurat. No czy to teraz, jak się do aplikacji da, czy to dalej działa? No podejrzewam, że tak do 5 po sędzia przyjmuje te wyniki, nie? Zresztą się go jeszcze spytamy. Hej. Czas podsumować dzisiejsze zmagania i podsumować dalsze wyniki. Na wstępie was wszystkich przepraszam za takie tutaj potknięcie czasowe, ale tak jak mówiłem na wstępie, no raczkujemy w tym. Sprzęt nawalił. Musimy do tego się jeszcze dostosować, komputeryzację i tak dalej, i tak dalej. Także proszę o wyrozumiałość. Ale już dobrnęliśmy do pewnego etapu. Przeczytam 18 pierwszych miejsc, bo za chwilę robi się dalsza klasyfikacja. Także na pewno dalej nie będzie czekać. Ale tylko tak powiem jeszcze na samym początku. W niejednym miejscu łowiłem, na niejednym zawodach byłem, a dzisiaj byłem jako obserwator i jako sędzia. I muszę powiedzieć, że takich zawodów, z taką organizacją nie posadziłaby się największa federacja czy FIPS czy CIPS. Były zorganizowane perfekcyjnie, organizacyjnie, dyscyplinarnie, to naprawdę pod względem tym jesteście panowie wszyscy na piątkę. Za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Brawo. Przystępujemy. Pierwsze miejsce z wynikiem 474 punkty zdobył Mikołaj Furma. Panie prezesie, proszę o dziękuję. I pierwszą szóstkę prosimy z boku tutaj do fotoreporteru, także Mikołaj. Dobra, okej. Może tam po tamtej stronie. Drugie miejsce, kolega Toporski Adrian, wynikiem 338. Gratuluję. Trzecie miejsce. Kolega Frączek Jacek. Emerytowi i weteranowi. Czwarte miejsce, kolega Radojewski Leszek. Piąte miejsce, no to już weteran właśnie, ale zimę paskiewi, kolega Szymański Stanisław. Szóste miejsce, kolega Tempel Bartek. Mili Państwo, tutaj organizatorzy sobie tutaj zadysponowali, że to będzie szwedzki stół
z nagrodami. Także każdy sobie podchodzi, wybiera nagrodę, którą sobie życzy za stosowną i która mu się najbardziej tu podoba. Zaczynamy od pierwszego miejsca. Proszę bardzo. Zgodę mnie nie kupił też. To teleskopy damy zabierz, to teleskopy. Uważaj, bo... I prosimy tutaj, nie, jest to kolega Tomczyska. Proszę wybierać nagrodę. Co potrzeba? Wózek ten. Wózek? Porządne kółka, nie? Jest morskiego fula. Poczekamy, przyjdzie. Firma Krzyżbo, przedstawiciela poprosimy. Greenhouse. Potrzebowo to domki w konstrukcji aluminiowej. Waldo. Szwanka ja przejmę, bo nie ma ich dzisiaj. MS Serwis, Dawid przekaże. System. Morska. No właśnie, my też coś dostaniemy. Proszę. Dzięki. Beretta. A pani tak jak widzę. A tam sobie zostawicie prawie na koniec, nie? Villa Polanka. Prosimy. Najwyższe zdrada na lewo. Pierwsze zawody. Sa Fishing Vercelli. Pola, Master Polan 2024 uważam za zamknięte. Dziękujemy bardzo.